Mamy za sobą bardzo dobry rok 2017 i w sumie, co pozytywne, jeszcze lepszy kwartał. Skończyliśmy ten rok z wynikami na poziomie 105 milionów złotych, przy czym w pierwszym kwartale ten wynik to jest 67 milionów, co oznacza, że udało nam się wypracować już połowę ubiegłorocznego wyniku. Relatywnie do prowadzonej przez nas działalności ten wynik pochodzi przede wszystkim z zysków z inwestycji, czyli na te 105 milionów wyniku 123 miliony zysku to jest zysk inwestycji. To jest pochodna przeszacowania i aktualizacji wartości naszych certyfikatów inwestycyjnych. Ten wynik pochodzi przede wszystkim z funduszu Euroventures, tam wynik wypracowany wynosił 86 milionów. Następnym funduszem, który przyczynił się do tego wyniku, to jest fundusz TechVentures, to było 38 milionów. Pozostałe fundusze też kontrybuowały pozytywnie, to były pozytywne wyniki, one nie są tak istotne, ale nadal ważne jest to, zwłaszcza w relacji do poprzedniego roku, że te wyniki są dodatnie, bo w zeszłym roku zanotowaliśmy stratę. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tych wyników, zwłaszcza, że udaje nam się je uzyskać dzięki bardzo stabilnemu prowadzeniu działalności. Nasza stopa zadłużenia to jest 17%, ona kształtuje się bardzo stabilnie na przestrzeni ostatnich lat. Żeby dywersyfikować źródła finansowania, pracujemy nad pierwszym publicznym programem emisji obligacji w MCI Capital S.A. Historycznie pozyskiwaliśmy kapitał od inwestorów finansowych, natomiast teraz pracujemy nad dużym programem emisji na 150 milionów dla inwestorów indywidualnych. Co ważne i o co pytają nasi akcjonariusze, ze względu na utrzymujące się dyskonto rozpoczynamy program skupu akcji własnych. Zarząd podjął już taką rekomendację. Na Radzie Nadzorczej, która odbyła się w czwartek, ten program został zaakceptowany. Planujemy wydać na ten cel około 50 milionów i zakładamy, że realizacja tego programu w pełnym zakresie to będzie 1/4 naszego przyszłego wyniku, tego realizowanego w roku 2018. Zeszły tydzień był dla nas bardzo udany. Zrealizowaliśmy w nim dwie duże transakcje wyjścia. Pierwsza z nich to było wyjście z funduszu Credit Ventures, spółka Livebrain. Na rachunki funduszu wpłynęło 36,5 miliona euro. Jest to dla nas bardzo dobre wyjście. Transakcja z IRR-em na poziomie 22%. I tutaj jakby również chcemy powiedzieć, że planujemy pozostać w tym sektorze i planujemy dalsze inwestycje tego rodzaju w przyszłości. Drugim spektakularnym wyjściem było wyjście ze spółki funduszu Tech Ventures iZettle. Ono się odbyło w piątek grano. To jest transakcja, w którą zainwestowaliśmy 44 miliony złotych i zrealizowaliśmy dzisiaj wyjście po cenie 44 miliony dolarów. To daje nam IRR na poziomie 70%. Co jest ważne w obu tych przypadkach, to to, że wyjścia były każdorazowo powyżej naszej wyceny w księgach. O tym wielokrotnie mówimy, ponieważ przy tego rodzaju wycenach zawsze jest ryzyko, czy jest ona wystarczająco ostrożna i wystarczająco dobra. Natomiast w obu przypadkach, w przypadku Livebraina to była wycena powyżej 10 milionów powyżej ostatniej wyceny. I w przypadku iZettle wycena powyżej 90 milionów powyżej wyceny z ksiąg. Więc mamy bardzo dobry tydzień, spektakularny w sumie. Teraz pracujemy ciężko i pozostaje nam liczyć, że tamte następne tygodnie i kwartały będą jeszcze lepsze.